Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z mną jest Bertbert. Dzień dobry. Bertbert ma... co to jest? To jest 1940 Ford Deluxe Coupe. Okej, okay. Spoko. A ja mam, jak widzicie, mam Lambo, które z tyłu ma dwa procesory, które są chłodzone wielkimi po prostu wiatraczkami. Ale że wodne, ale że nie wodne, no kurde. No, słuchajcie, dzisiaj robimy firmę. Firma gracza ekspresowa, dostawa się nazywa. Więc będziemy pewnie dostarczać różne jakieś rzeczy. Będziemy kurierami. Kurier z Lamborghini. Dobra, kupuję firmę za 100 tysięcy. Dobra, jednak nie. Muszę chwilę poczekać. Bo ktoś mi coś gada, jakiś Joel. Joel? Co, ten no. Z The Last of Us? Nie, nie, on inny kolorystycznie jest. Aha, okej. Okay. Dobra, współpraca. A ja będę mógł jeszcze zmienić auto, czy nie? Wiesz co, nie, tutaj auto dostajemy na pewno jakieś specjalne. Aha, dobra. Dlatego jest 9 po prostu jakichś tam akcji do zrobienia, 9 rozdziałów. Mhm. Takich fabularnych. I po prostu, o, teraz musisz dostarczyć coś tam, o, musisz coś dostarczyć coś tam. O, patrz. Facet i jego furgonetka. Patrz, i furgonetkę musimy dojechać. No to chyba ona nie będzie jakaś szybka. Znaczy ogólnie, właśnie, kiedyś mówiliście, żeby lepiej robić to solo, bo jeżeli jedna osoba nie dojedzie albo zrobi to gorzej, to wtedy dostajemy tyle gwiazdek, ile zrobiła to druga osoba. Więc jak będzie po prostu mniej gwiazdek albo nie wykonamy czegoś, to nie będziemy tego powielać drugi raz, tylko po prostu każdy samodzielnie poza odcinkiem będzie to przechodził, jeżeli będzie chciał. Oczywiście. Nie będę chciał, więc na pewno to zrobię. No i dobra. Ja raczej nie, ale... Dobra, cyk, jazda! O, tu w prawo! Aha, mamy kolizję. Dobra, trzeba uważać. No, jest kolizja. Na trzy gwiazdki mamy, w minutę 30 się mamy wyrobić, jak chcemy trzy gwiazdki. To wątpię, to się uda, ale... No, to jest bardzo trudne, to trzeba przyznać. No, tu trzeba bardzo umieć jeździć. I też ogólnie jest coś takiego, że teoretycznie nie trzeba jechać według tej linii, tylko można jechać bezpośrednio, wiesz? Aha, czyli... Ale na razie postaram się zrobić to według linii i zobaczymy, czy się uda. Jak się nie uda, to po prostu poza odcinkiem pojedziemy, na przykład każdy pojedzie sam. Poza... Bo widzisz, tu nie ma checkpointu w ogóle, nie? No czemu nie mogę jechać? Aha, znak mnie blokował. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, tu jest zaparkuj w strefie docelowej, więc nie przejeżdżasz na pełnym gazie przez to miejsce, tylko w tym miejscu musisz wyhamować. Co jest jeszcze gorsze, bo jak nie wyhamujesz, na przykład w ostatnim momencie, no to... No. To F. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest o tyle fajne, że nie zawsze, jak są checkpointy, na przykład teraz checkpointów nie ma, to nie musicie jechać bezpośrednio, ale tutaj nie wiem, czy w ogóle jest inna możliwość. Zaparkuj tutaj, no muszę wyhamować sobie. Dobra, ja zdążyłem. Okej. Okay. Zdążyłem, aczkolwiek chyba nie zdążymy na trzy gwiazdki, widzicie? Bo co w tym jest, momencie, bo Berber już nie dojedzie. Czy dojechałeś w minutę 30? Zatrzymałem, kurde, się w tej strefie, a mi nie zaliczyło i musiałem przesunąć się do przodu, kurde. A, no widzisz. A nie, zrobiliśmy na trzy gwiazdki. No to spoko. Dobra, ja myślałem, że już jest RIP, bo ja się tam zabugowałem o znak. No ale trzeba uważać, trzeba to czytać po prostu, jak to wygląda. Czasami jest tak, że przejeżdżasz przez metę na pełnym gazie, a czasami jest tak, że musisz wyhamować tam, nie? To znaczy tam było napisane, zaparkuj w strefie docelowej. No. Ja czasami się na tym myliłem po prostu i... I ziół, a tak, mogę, przejechałem, o. Wiesz, jeszcze później jechałem, hamowałem i finalnie gdzieś tam jak dohamowałem, to musiałem zawracać i później pół kilometra wracać. Tak, szaleństwo. I pieniądze dostaję, fajnie. No, hajsiwko. Dobra, odpalamy kolejne. Oczywiście współpraca. Nie zmieniaj auta, nie zmieniaj. Ale spokojnie. Bo zaraz dostaniesz zaproszenie. Jak będziesz w menu, to możesz nie dostać. Także wróć tam do swobodnej rozgrywki. Dobra, następny rozdział. O, mój konwój, dobra. Teraz udało się zrobić tak, że tylko wyłącznie do konwoju poszło. Nie wiem, czy tutaj wcześniej przypadkiem kliknął mnie to, co trzeba, czy co. Może to był po prostu tam na kilka... To cały czas tym będziemy jeździć? Nie wiem, nie mam się tego pojęcia. Bo ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że... W tych fabułach zwykle co wyścig jest inne auto, ale tutaj jest dostawczak, więc nie wiem, czy to nie będzie faktycznie, chociaż kto wie, może gdzieś tam później będzie coś innego.
Oby. No ale policja powinna to auto zatrzymać, nie ma przed niej tablicy. Chociaż nie wiem, jak to jest w Anglii albo w Szkocji, nie wiem. Edynburg to jest gdzie? Edynburg? W Szkocji? Nie wiem. Nie. Nie, no czekaj, w Anglii. W Anglii jest Edynburg. Dobra, śmigamy. Jeszcze teraz zgubiłem. Ej, uwaga na uszkodzenia, uważaj na uszkodzenia, stary. Patrz na lewo. Aha. Nie możemy się zderzać. Ani nawet nie możemy zdarzać się z czymkolwiek innym. Bo uszkodzenia lecą. Minuta 40. I najlepiej bez uszkodzeń. Ciekawe, czy to jest od ilości uszkodzeń, czy od jak mocno przyrżniesz coś. Nie wiem. Czekaj, tu, tędy? Tędy. O, widzisz? Dobra, uwaga. Podejście numer 2. Tylko Berber, tym razem pamiętaj, żeby nic nie przywalić. Ale słuchaj, to było 50% mojej winy i 50% winy tamtego bota. No dobra, no boty to boty. Dobra, musimy bardzo delikatnie dowieźć. Ja ogólnie proponuję, żebyśmy po prostu dowieźli to w jakimś stanie. Dobra, ale żeby dowieźć, nie? Tylko nie no, spróbujemy na trzy gwiazdki, jasne. Jakbyśmy mieli poświęcić się, to nie. No, to tamten. Już teraz przynajmniej wiem, bo tutaj wcześniej też miałem problem, że mi nawigacja szalała. A, w sensie tutaj pokazywała ci taką dziwną trasę. Tak, nagle gdzieś trasa się zmieniła, czy coś. No tak samo tutaj, bo nagle w lewo, w prawo i prosto z powrotem. Co on robi? No, kurde, znów... Nie, nie wierzę we mnie! O, dobra. Jedno mnie spędzi, kurde. Dobra, czekaj, tu zakręt. Dobra, jest dobrze. Pamiętaj, że na miejscu mamy zaparkować. A więc musimy wyhamować w tym miejscu, gdzie jest ten. Wyprzedzam go od prawej. Zakręt. Dobra. Po prawej, po prawej. Dobra, spokojnie, spokojnie. Patrz, zrobimy to. Jest. Dobra, udało się. No i to ze sporym tym czasem jeszcze. Sporo zostało. Minuta 22, było coś tam więcej. Minuta 40. Także jeszcze 20, nie przepraszam, 18 sekund nam zostało, także elegancko. Hej, kontynuuj. Normalnie chyba pójdę na kuriera, nie? Na kuriera? Kurier ciśnięty, 200 na godzinę ciężarówką. No nie? Widzicie, jak będziecie potrzebowali paczkę, cokolwiek, dzwońcie do Express Delivery Pavel and Bert. Przywiozą wam. My wieziemy najszybciej i najlepiej. Nie bierzcie uwagi tego fejla, co było. Nie, na początku to wiadomo, pierwszy kurs to był nasz, więc to jest inna sprawa. No, a tutaj już teraz był drugi kurs i wiesz... Bezbłędnie, no. Bezbłędnie, obłędnie, bezbłędnie. Dobra, odpalam kolejny. Współpraca. Następny rozdział. Mój konwój, proszę bardzo. Ledwo co się zalogowałem do gry, kurde. Już chciałem odjeżdżać. Dobra. Przydadzą, a nie, dalej to. Okej. Szwedzka ryba, dobra. Będziemy rybę, kurde, wieźli chyba. Śmierdzącą rybę będziemy wieźli jakąś. No. Dostawę śmierdzących rybek. Okej, no spoko. Tym razem nie ma pośpiechu, bo to ryba wiesz tak już sfermentowana. Jak płacą dobrze, to spoko, to pojedziemy. Aha, czyli tutaj też mamy nie uszkodzić, dobra. Co ty gadasz? Też nie uszkodzić? No znaczy tam było, że nie ma pośpiechu, ale trzeba... A, 2 minuty 10. Super, Paweł. Nie wiem, po co to powiedziałeś, ale super. Kurczę, masakra. 2 minuty 10 i co? I co, ta sama trasa praktycznie jest? No nie, dłuższa. No dobra, no... Dużo dłuższa. Dobra, jedź tym grzechem. Zrobię ci miejsce. Właśnie, dziękuję bardzo. Pojadę pod prąd. Kurier to może wszystko! Aha, bo generalnie to jak się nawet te słupki takie delikatne... Tak, tak, też... tak, właśnie, dlatego ja właśnie strasznie uważam teraz. No właśnie, teraz właśnie na to zwróciłem uwagę i... No, że wszystko, trochę mi poszło po uszkodzeniach już. Wszystko po prostu uszkadza. Zjaj po prostu, dobra. Nic nie można uderzyć praktycznie. Od razu uszkodzenie lecam.
Nerwę, co, czemu ty kosisz jakieś znaczki? O! No nie, no co ty? No spokojnie, nie walnąłem. Weź, bo ryba jest delikatna. A może to są żywe rybki? Ta żywą rybę bierze. Nie, ale tak serio, jak zobaczycie... akwarium wiezie, że... Bebret, ale ogólnie chciałem tylko zwrócić jedną uwagę, rzecz. No. Zdrgnij przez szybę tylną od tego auta. Czy masz chociażby jedno małe pudełeczko? Nie. No właśnie! Mamy jechać szybko, dostarczyć powietrze chyba. Uwaga, zakręt ostry. Nie narzekaj. Uwaga, bot. Jedziesz. Dobra. Znowu się jasne. Zatrzymać. Chyba musimy, nie? Ej, ale bez jaj. Czekaj. Nie wiem. Tak, zaparkuj, no. O, dobra. O. Dobrze, przynajmniej obydwoje dojeżdżamy w mniej więcej podobnym czasie, więc... dosłownie sekundy różnicy. No. Okej, okay. Załatwione. Świetnie. A to był teraz jakiś... A nie, przepraszam! Nie, paczki. Boże! My przyjechaliśmy po paczki? Co? Aha, to my dopiero mamy adres. Dostarczyć. No nie, no zły adres podali. Aha. Okej. Okay. Musimy to przetransportować jeszcze. Tak. Jeszcze musimy przetransportować. Jedź, Berber, szybko! No jadę. Ale przynajmniej teraz możemy uszkodzić auto. Mamy tylko minutę. Ale nie róbmy tego może. Okej. Okay. Dobra. To zaraz. Skoro my mieliśmy... nie mieliśmy paczek, dopiero co ją odebraliśmy. Uwaga, tak? Lewo. Tak się jeździ. No właśnie nie wiem, co jest grane, dlaczego tak ten, nie? Teraz niby... nie no, mieliśmy paczki, takie dwie małe paczuszki, może one są tuż za drzwiami, wiesz? Nie wiem, czy widziałeś, ta postać miała, nie? No. Takie dwie małe paczki. Czy tam trzy, nie wiem, ale malutkie. Pociąg! Boże, ja mam przyciszoną grę w sławkach i nie słyszałem. No ja właśnie słyszałem, din, 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 din. A ja tak słyszę tak w ostatnim momencie, din, din i nagle puu! Ja powiem ci, Paweł, że chyba tutaj gra nam sugerowała, abyśmy wzięli jakiś skrót, bo właśnie... No widzę, minuta już minęła. Także ja właśnie jadę przez... na bezdrożach, jak widzisz. Nie no, i tak nie wyrobilibyśmy się. No trudno, najwyżej poza odcinkiem sobie już dorobimy, pojedziemy na skróty po prostu, jak każdy. O. Gdzie jest ta strefa docelowa? Gdzie? No. Co? Co jest grane? Jak nie udało się? Dobra, jakieś porąbane tam weź inne. Co za łobuzy, no? Stałem w tej strefie, no. Ale ja też stałem. Ale no, dziwnie, nie wiem co się ale stało. Się... dobra, słuchajcie, bierzemy jeszcze kolejną dostawę, ale już inną, nie? Już teraz... czekaj, wybierz rozdział, mój konwój. Okej, trzy gwiazdki, adres nieznany to w tym momencie... o, dobra. To nie robimy, weźmy sobie kolejny, czyli po trupach do przodu. Co? No tak się nazywa kolejny rozdział. Nie wiem dlaczego dajcie, tak go nazwali. Dajcie inne auto, proszę. Proszę. Tutaj chyba będzie faktycznie kurierka w pełnym tym. Co my, co mamy teraz dostarczyć? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, Billy. Po trupach to zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, on nic w ogóle nie powiedział. I co tam, cel jest? Tak blisko? Ale to pewnie tylko przystanek. Podejrzewam. No. To jest niemożliwe, żeby tak blisko było i minuta 20. Zaparkuj przy ostatnim celu. A! To jest jeden z wielu celów! No mówiłem. No bez jaj. Serio? Co tu się dzieje w ogóle? Ale kurier niezły. Staraj się tego nie taranować, bo cię spowalnia to. Oj tam, dobra, hamuj tu, hamuj tu, czekaj. Dobra, następny, jedź, gaz, 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 gaz. Idziemy, idziemy. A, dawaj. Oj. To się nazywa firma kurierska.
prawdziwa. Nie, na skróty mogliśmy pojechać, ale... Nie, właśnie nie, bo zobacz, tutaj wszystko są te bramki takie. Znaczy takie murki, przez które się nie przejedzie. Dobra. W sumie nawet nie trzeba parkować całkowicie, tylko można lekko przyhamować. Jedź, Berber, czemu stoisz? No jadę przecież, no czemu stoisz? Czego stoisz tam? To nie jest tak... Ej, nie zabraknie nam czasu chyba. Jeżeli to nie jest ostatni punkt, to jest niewykonalne dla mnie. No mówię, że chyba skrót... Kurde, przejechałem! Że katastrofa docelowa jest mała, to jest... O rany, normalnie przejechałem strefę, nie? I tak bym nie zrobił, bo tam już było 20, 21 czy coś takiego. Ale to jest do wykonania, to jest do wykonania. Okej, dwie gwiazdki. Nieźle. Dajcie nam lepszy pojazd kurierski, to będziemy jeszcze szybciej. No lepszy, no. On jest szybki. Tylko jakbyśmy jechali, wiesz, Lambo albo Ferrari, albo nie wiem, jakimś Porsche. Nie, czy tu by coś się przydał. Ta ciężarówka ma chyba tył napęd. Aby się tu przydał. Na 4, nie? 4x4, no. No, ale ogólnie jakbyśmy mieli na przykład te paczki dostarczyć z tą rybą, gdzie były tak naprawdę 3 opakowania po butach, czy 2 opakowania po butach praktycznie, to spokojnie by weszło do Ferrari. Na spokojnie. Dokładnie. O. Okej, okay. To zrobimy chyba jeszcze jedno. Tyle co patrzę na czas antenowy. Kontynuuj, współpraca, wybierz rozdział, mój konwój. Wstrząśnięty i zmieszany, tak się nazywa następny rozdział. Czyli możemy powiedzieć, że to będzie coś z procentami chyba. Albo... Fałszowanie pieniędzy. Co? Co? No wstrząśnięty i zmieszany, taki jest tytuł rozdziału, więc... Wydaje mi się, że coś tutaj będziemy musieli namieszać. Albo wstrząsnąć z czymś jak najbardziej. Chyba. Potrząsaj paczkami. No. Drinki. Drinki będziemy dostarczali. Okay. Dobra, jedziemy. Go, go, go. No co? O, dobra, jest. Jazda. Znowu startujemy w tym samym kierunku. No właśnie nie. Dlaczego? A nie. No nie, no w tym samym kierunku startujemy i tylko jedziemy obok. Czekaj, gdzie ty pojechałeś? Ty pojechałeś w drugą stronę? No ja mam tu zaznaczone. Co? Ej, każdy w jedną stronę pojechał? Ale czad. Ja bym zwrócony w ogóle w drugą stronę. Aha, dobra, ty tylko gra mnie oszukała, dobra. Ale czad. Gra mi pokazała po prostu inną drogę, żeby tam no nie? Pojechać. 5 kilometrów! Ile? No Boże, to jest 4 minuty! Dobra. To będę używał. Ale dobrze, dobrze przynajmniej, że nie musimy... wiesz co, ja nie wiem. Dobra, dobrze, nie musimy mieć pełnych paczek, nie? Tylko, że możemy uszkodzić troszeczkę. No z tymi skrótami, jak widzisz, bywa różnie. Bardzo dużo mi to dało. No nie. Nie. Jeszcze walnąłem w drzewo po... Z tymi skrótami naprawdę trzeba uważać. Chociaż czekaj, tu możemy pojechać na skróty. Teraz. Tu, tędy patrz. Zaparkuj w strefie docelowej i tam będzie chyba paczka do przejęcia, bo to jest za mały dystans, to jest niemożliwe. Jadę na przełaj, jakby gdyby co. Jak prawdziwy kurier. Kurierzy też tak jeżdżą. Kurde, drzewo! Ja tak całkowicie nie robię tego na przełaj, bo tam może być później jakiś murek i... Nie, tu nic nie ma, żadnego murka. Żadnego murku, nic. Dawaj, ciśnij na przełaj. Bez problemu, tu są takie murki, które przejeżdżasz. Zamek. Tak, do zamku jedziemy. To ja wolę tam wjechać tak, jak już mi mapa każe, bo... Kurczę, ale powiem ci szczerze, ty jedziesz cały czas autostradą, tą ulicą? No obok ciebie jestem już. No wiem, ale czy... Tak, tak, ale czy jechałeś cały czas ulicą? Nie, ale tam wcześniej wolałem zjechać. Dobra. Ja coś czuję, że za chwilę będziemy musieli jeszcze jedną rzecz zrobić chyba. Czyli dobra. Na graczy? Tak. Czyli to jeszcze nie koniec. Zostały nam 2 minuty. Reszta czasu nam została na zrobienie czegoś innego. Chyba tak. Jak podejrzewam. No. Tak, i oczywiście tak. No i powiedz, taka furgonetka na 2 małe paczki? Rowerem by... No nawet, rowerem nawet dałoby radę to zawieźć. Takie paczuszki.
ciekawe, gdzie teraz mamy jechać. No i czy trzeba uszkodzić, czy można uszkodzić auto, to jest bardzo, bardzo ważne. No bo wtedy po lesie to trochę się ciężko tak. Mamy jechać na beach, dobra. Tak, ale mamy zmiksować jakiegoś drinka idziemy. Im później, czy coś takiego. Niech oni mi na samym drinka, samochodem, mamy zmiksować drinka samochodem. Co? Co? Ej, bez jaj, czekaj, zaraz zobaczymy, co się dzieje. Osiągnij, co? Co umiejętności. A jakie umiejętności? No, skacz, nie wiem, rozwalaj płoty. Miksuj ten. Musimy zmiksować. Im więcej punktów, tym więcej. 25 tysięcy punktów na jedną gwiazdkę, no bez jaj. Ale o co chodzi w ogóle? No umiejętności, musisz jechać, zdobywasz umiejętności jak w trakcie jazdy. Rozwalaj płoty, będzie się wyświetlało. Nic mi to nie dało, ale spoko. No nie, no bo jak cały czas jedziesz, to ci się nabijają punkty. Na środku ekranu masz wielki napis. Ile masz punktów w danym momencie? No, ja właśnie nie mam. Nawet jak driftem jedziesz, podskoczysz, uderzysz w cokolwiek, zawsze dostajesz punkty. Merbert. Nie. Tak! To nie wiem, to mi się nic nie wyświetla. O, teraz dopiero miałem jakieś kombinacje umiejętności, no. Co to jest. No i za to dostajesz. 55 tysięcy punktów mam nabite. 125 tysięcy potrzeba na 3 gwiazdki. Została minuta 13 sekund. No mi nic się nie pokazuje, stary. Bert! Tak, może to po prostu będę jechał prosto przed siebie. No to będziesz dostała wtedy chyba za szybkość. Ale to za mało, żeby się nabił 3 gwiazdki. Bo to musisz zmiksować, my tak specjalnie jedziemy, żeby zmiksować to, co tam się dzieje w środku, bo to musimy zrobić super coś wypasionego. Najlepiej jednocześnie driftować i uwalić jeszcze w bok. Robić jednocześnie rozwałkę i drifty. Aczkolwiek to jest dość problematyczne. Strasznie dziwne. Dobra, 40 tysięcy nabiłem, kolejne. Mam już ile? 95 tysięcy punktów w tym momencie. Dawaj! Boże, 16 sekund, nie ma opcji. O, najgorzej jak przywalisz w auto, wtedy tracisz punkty. No dawaj. A i tak nie zdajemy, bo to bierze mój wynik chyba, nie? No też, no. Nie, ja miałem dwie gwiazdki, jakimś cudem, nie wiem. No ja teraz 99 345 punktów. Zabrakło dosłownie 25-26 tysięcy mniej więcej. O, no dobra. Da, nie zrozumiałem tego zadania kompletnie, ale spoko. No bo no, umiejętności. Mówisz, na wszystkim dostajesz umiejętności. Co? Na wszystkim się dostaje umiejętności. Na prędkości, na drifcie, na uderzeniu w coś, byle nie w auto. No tak, ale mi nic nie wyświetlało, ile mam punktów. W sensie, ile w tym momencie zdobywam. No, no to na środku ekranu zawsze się pojawia. A później jak skończy się, to zapisze się i pojawia się tam w sumie, nie? Może coś się zbugowało, nie wiem. No dobra, moi drodzy, tym sobie maksymalnym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Na razie. Ale no. Fajny Lambo masz. No, ale w przyszłości w ogóle chyba zrobimy jakąś inną firmę jeszcze. Już nie kurierską. Masz to roku Lambo, Paweł? Co mam? Którego roku masz to Lambo? To Lambo? Z 2008. Wersja Forza Edition! A ja z 67. Elo. Elo!